Dobra, także witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku bierzemy się za podnośnik, który dostarczył mi kolega Maciek. Yy, tak jak już powiedziałem, jest to podnośnik do C335 tak naprawdę, bo to jest akurat wersja 335, to co ten podnośnik z niego pochodzi. Co tu jest do zrobienia? Na no, pierwszy plan opadanie, potem po pierwsze, opadanie. Po drugie, kiepskie podnoszenie. Po trzecie, jakby wam to powiedzieć, takie sprężynowanie, że po prostu podnośnik nie opada do skrajnego punktu, tylko tak powiedzmy kawałek przed końcem, jakby sprężynuje do dołu. Do się zaraz okaże dlaczego. Kolejna sprawa to oczywiście wszędzie wycieki. Wiadomo, jak to taki podnośnikach jest po tylu latach. Wszędzie gdzieś tam delikatnie się poci. No, i do ogarnięcia są też dźwigienki te sterujące. Za chwilę wszystko pokażę. Zbliżę, ale teraz na statywie stoicie, żeby tak po prostu była trochę lepsza stabilizacja obrazu. No dobra, ja wezmę kamerę i trochę pokażę. Przede wszystkim straszny taki kisiel tu jest w środku. Yy, tak jakby woda, nie wiem czemu tak się to stało. W każdym razie cieknie, cieknie. Standard ogólnie. Cylinder w środku strasznie zardzywiały Z tego co właśnie Maciek mi mówił tutaj Ten traktor gdzieś strasznie długo stał tam jeszcze zanim do Polski go przywieźli Gdzieś tam no, Dobrze pamiętam, gdzieś tam właśnie przy takim Zbiorniku wodnym niedaleko No i ta woda się tutaj dostawała uszczelkami Zresztą sami widzicie co tu w środku jest Tak Dźwigienki, tu jest wszystko do przejrzenia Rozdziałacz by wyjmiemy Zaraz do sprawdzenia Zobaczymy czy jest dobry Pompę Właśnie Maciek chce wymienić, także przy okazji jak dostarczy nową, to od razu mu wymienię pompę. Tu filtr szczelinowy, tak ma mały zakres pracy. Nie wiadomo dlaczego, to się rozbierze i zobaczymy. Nie kręci się dookoła w każdym razie. A no i te dźwigienki nieszczęsne. No jak widzicie, no nie wygląda za ciekawie te dźwigienki. Wszystko pogięte, pochodzone na siebie. Zobaczymy co tu wymyślimy. Myślę, że fajnie to wyjdzie. Dobra. Także ja jeszcze na chwilę, za chwilę zadzwonię do Maćka, zapytam się dokładnie wszystko, żeby mi tu opisał, co tu się działo i będziemy się brać za rozbieranie. Oczywiście rozbieramy do zera, bo to, to u mnie taki standard już jest. Rozbieramy do zera wszędzie nowe uszczelnienia, bo to dwa razy robić to nie robota. Dobra. A i jeszcze do tych wracając. Tak właśnie ta wilgoć zrobiła robotę, że nie mogłem tego zbić. I wszystkie odrdzewiacze... I WD40, wszystko to było dawane. Niestety palnika akurat nie mam. Ale normalnie pół godziny zeszło z jednym, a z drugim to chyba z godzinę. Dobra. Bez zbędnego przedłużania bierę się za demontaż pompy. I za chwilę zobaczę, co jeszcze sobie tutaj zdemontujemy. Wpuszczę tutaj jakiegoś teraz timelapsa pod muzykę. Zobaczymy jak to wyjdzie. No i jak możecie zaobserwować, pompa zdemontowana. Odpięty też przewód, który łączy rozdzielacz z tłoczyskiem. A ja się biorę za wymontowanie tego wałka głównego. Wybijemy go, żeby zobaczyć, jakim tam wszystko stanie jest. Było i nie ma. Tak jak widzicie, zostały podemontowane wszystkie trzy dźwigienki, plus obie tarcze. Na razie sobie tutaj wszystko składuję. Zobaczymy, co z tymi dźwigniami tarcza się trochę wyprostuje. Bo tego nigdzie się tak naprawdę już nie da kupić. Te są delikatnie przegięte, ale to tam jest pikuś wyprostować. Najgorsze tylko te dźwignie, będziemy chyba drabialinowe. Jeszcze zapytam właściciela. Tu wszystko, że na razie tak rzucone, bo to wszystko brudne. Jak nie wiem, to jest wszystko na razie do mycia. No dobra, i co mogę powiedzieć? Nie jest to w takim złym stanie, wszystko jak się by wydawało po stanie takim wizualnym. Wszystko ładnie, tu jest nic nie poniszczone, tu lejki ładnie wybi wybiły się tak naprawdę. Także gniazda są takie w miarę ciasne, chociaż tak nagle i pójdą tu lejki. Bo ja już teraz tylko tak robię. Cylinder prawdopodobnie zostanie, chociaż miał być wymieniany, ale zobaczymy jeszcze. I w sumie to filtr muszę rozbierać. I dopiero będziecie patrzyli, co tam z nim w środku jest. Także jak widzicie, ja już powoli sobie szykuję części. Mamy tłok. Tu zostaje ten co jest, tylko wszystkie trzy pierścionki damy nowe. Tu tulejeczki są, to tu jest wielka, wielka ta mosiężna. W środku jest złożona ta druga mosiężna, tu jest stalowa, w środku jest złożona druga stalowa. A tu czekajcie, a tu jest ten ogranicznik, tam do wajch, na razie sobie tu leży wszystko. Przewód, pompa, filtr, tu jest przewód, filtr rozdzielacz, tu jest przewód, filtr. Yy tu jest przewód rozdzielacz-cylinder a tu jest przewód ten zamykający, żeby na hydraulikę zewnętrzną nie szło tu stoi zawór bezpieczeństwa i tak to powoli sobie tutaj czyszczę a tu rozdzielacz mamy, dźwigienkę rozdzielacz idzie do sprawdzenia na razie, nie będę nic tutaj rozbierał jak go sprawdzą i się okaże, że jest do, ro ro do roboty, to się wtedy za niego może weźmiemy albo oddamy do prawdziwego fachowca tam gdzieś i teraz tak, no ja czyszczę dalej tam, co tam teraz będę robił? Prawdopodobnie filtr ten, czy taki szczelinowy, właśnie rozbierę. Zobaczę, co tam w środku siedzi. Przy okazji go też pouszczelniamy. No dobra, to bierę się. Jak sami widzicie, filtr jest tak zawalony syfem, że to jest masakra. Dosłownie, wielki, wielki syf. Ogólnie, strasznie ciężko chodzi pokrętło a że te blaszki, dużo blaszek jest zniszczonych, te, o tego rodzaju blaszek to zrobimy taką modyfikację, że założymy co drugą blaszkę co drugie miejsce, tak jak w tamtym poprzednim ciapku, którego robiłem bo po prostu no ciężko aby tu było cokolwiek zrobić, skoro są poniszczone połowa blaszek no połowa może jak połowa, ale na pewno trochę trochę będzie takich zniszczonych, dobra czas się na to brać o, dobra Widzicie regulację siły docisku do dokładnie cylindra. No i tu są po prostu trzy kamienie. I po prostu, jak włożycie do cylindra, spróżynę Wam rozpycha, że te kamienie tak się dociskają do cylindra. Można nawet się tak uda ustawić. O! W ten sposób. I Wam wyrównuje ładnie powierzchnię cylindra. Muszę jeszcze poczytać, czy można na to założyć. Czy tylko ręcznie. Mam uchwyt do tych, jak się nazywa. Do gwintowników, także myślę, że tak to pewnie zrobię, że ten do gwintowników, zamontuję, to zamontuję razem powolutku, ręcznie to docierał. Aczkolwiek, jeżeli można, wkrętarką to po prostu wkrętarkę zakładacie i kręcicie dookoła, nie? Dobra, także zobaczę teraz, czy ten cylinder jest taki miarę czysty. Jeżeli jest czysty, to od razu to zrobię, będę miał gotowe do montażu. No i co? Niestety, ale górny wał podnośnika. No daje się tak naprawdę do wywalenia zobaczcie sami frezy wszystkie trzy są w stanie idealnym co się rzadko zdarza w 30 piątkach też zazwyczaj są no to w 30 zawsze tu zwalone trochę te zęby na przykład u mnie brakowało były tu włamane powiedzmy o te części były włamane z obu stron zobaczcie sami jakie tu są wżery pod tulejką tu jest wydarty rowek gdzie o ring chodzi, wytarty oczywiście rowek. Przykręcę wałek. No i co? I tu jest jeszcze większy rowek. Tu jest 2 mm. Takiego zardzewiałego. Widocznie musiała się jakoś woda wlać. I o ring trzymał tą wodę, i się takie wrzery zrobiły głębokie. Nic z tym nie zrobi. Można by ewentualnie napawać. Potem toczyć, ale wiecie, rozhartujecie wałek. Dlatego padła decyzja, że będzie nowy wałek zamontowany, ale. Się zastanawialiśmy długo z właścicielem Ile wartają te wałki, które teoretycznie są na sprzedaży Do 35 na Allegro I tak jakoś doszliśmy, że może by od 30 zwykły wałek dopasował Podobno jest trochę inny Ale zobaczymy jak to wyjdzie Zamawiam dzisiaj wałek od 30 Ewentualnie się odda Dobra Chociaż mam, bo jestem dobrej myśli, że będzie to wszystko pasowało jak trzeba Raz Dwa 3. Jak możecie zaobserwować wszystkie trzy tablice Tak naprawdę tutaj jest ta jedna, a te dwie są skręcone jakby do siebie razem W każdym bądź razie są już wyczyszczone na błysk No po prostu stan był fatalny, jeżeli chodzi w środku Udało mi się to ładnie wyczyścić szczotką wrócianą na szlifierce kątowej I teraz tak, bierę sobie nitro Wszystko to ładnie odtłuszczę, zostawię żeby wyschło Potem leci czerwony podkład jako farba. Na to idzie szara farba, i później, jak właściciel będzie w przyszłości malował ciągnik, po prostu ani tego nawet nie będzie ruszał, bo to by nie miało sensu. Po prostu takie zostanie wymalowane, jak teraz wymaluję. Dobra, także co? To jest taki szybki urywek o północy 00. Jak widzicie, cały filtr szczelinowy został całkowicie naprawiony. Cały wkład został. Rozebrany do każdej blaszki osobno. Wszystko dosłownie rozebrane do zera. Nic tu nie zostało. 300, 300 i 300. 900 ileś tam blaszek jest łącznie. Także to wszystko zostało ładnie rozebrane. Wymyte. Wyczyszczone papierkiem ściernym delikatnie. I złożone z powrotem. 3 trzy, trzy połowy dnia mi z tym zeszło. A może i więcej. Ale jest gotowy. Także to gotowe. Pokrywa jak widzicie, o już mam brudne ręce, nie będę dotykał, w każdym razie pokrywa została ładnie wymalowana yy, i co, i ta pokrywa też tu została wyczyszczona, bo to było takie poddrzewiałe, bo niestety ten traktor, tak jak już mówiłem tam wcześniej, nie wiem skąd był wyciągnięty, w każdym razie to już mamy wyczyszczone tak samo, w środku tak samo, no i tak naprawdę jest gotowe do składania, nie wiem czy dzisiaj to zdążę złożyć, szukam teraz tych o-ringów, ją trochę części. To naprawdę wszystko prawie już mam, ale to jeszcze zobaczycie za chwilę. Szukam wszystkich tych części, tu się skręca. o korków, tak jak tutaj i będziemy składali. Mamy komplet. Ogólnie teraz ze składania postaram się trochę więcej ponagrywać. Jak to wszystko tutaj sobie będę składał powoli. Także jeszcze raz tu wszystko pokażę. Wkład filtra szczelinowego, obudowa przednia, szklanka tylna, pokrętło, śrubki, mocujące ten wkład do budowy tu mamy korek ten spustowy, tu mamy mm, kołpak tu przedni, który dochodzi tutaj i cztery o do kompletu, wszystkie nowe oczywiście, jeszcze szmatka, dobra, to lecę z robotą Robota zrobiona na piątkę, a nawet na szóstkę w każdym bądź razie filtr złożony. Także mamy już kilka rzeczy przygotowanych do składania podnośnika. Wszystko zostało złożone tak jak zgodnie ze sztuką jak należy. Niestety tutaj pod spodem, o, tam pod nakrętką idzie o ring i później idzie taka podkładka stalowa, taka zagięta, której tu niestety nie było. Ktoś ją widocznie wyjął Nie wiem po co, ale nie było w każdym razie. No i. Akurat nie ja taką stworzywa plastikową podkładkę na, yy, na prętadzie ósemkę. W sensie, śrubę ósemkę. To przewierciłem ją, bo tu jest dziewiątka. Przewierciłem na dziewiątkę, nałożyłem delikatnie, yy, zeszlifowałem z zewnątrz, bo, nie, bo była za duża. No i dociągnąłem to nakrętką, i powinno to być tak jak należy. Tutaj, oczywiście, podobudową między tą obudową a tą. Nowy o-ring, oczywiście, no bo to bez sensu starego o-ringa skorać Tam tak samo pod... o, czekajcie O, pod tym korkiem nowy też o-ring, bo to nie idą podkładki, tylko o-ringi właśnie No i pokrętło wyczyszczone Teraz pokrętło chodzi dwoma palcami Lux No i mamy wszystkie dźwignie gotowe Teraz tak Ta dźwignia będzie Podnoszenie, opuszczanie. Ta dźwignia będzie zmiana przepływu pomiędzy rozdzielaczem, podnoś... pomiędzy cylindrem podnośnika a cylindrami zewnętrznymi, a ta będzie załączanie, wyłączanie regulacji siłowej. Tak jak widzicie, i teraz przełożę te elementy, które będą dospawane. Będzie coś mniej więcej do takiego. Jak widzicie, myślę, że to szybko zrobimy i będzie to hulać. Nie wiem, czy to pokazywałem. W każdym bądź razie opowiem tak na szybko. Zostały zakupione trzy dźwignie od 60. Chyba pokazywałem, ale dobra. Trzy dźwignie od sześćdziesiątki. Te mniejsze, te tańsze, takie po 20 zł, około. Nie te, co są po 60, Z taką rurką, tylko te mniejsze. I jak widzicie, zostało to wszystko ładnie dopasowane do oryginalnych tych dolnych mocowań od piątki. I efekt, jak widać. Voila. No dobra, ustawiłem tutaj jeszcze teraz kamerę na statywie, żeby się nie ruszało za bardzo. I wam teraz tu wytłumaczę, co jest nie tak z rozdzielaczem. Wstawię tu na chwilę zdjęcie, jeżeli będę miał. O ile nie zapomnę, przy montażu filmu. W tej dziurce w korpusie jest otwór taki szóstka. Przez ten korpus trzeba i ta tuleja tutaj, oto, bo to jest tłok, a tu jest tulejka. O ten tłok zresztą nawet widać wchodzi w tą tulejkę i nabijając tą tulejkę w korpus rozdzielacza trzeba pamiętać, że otwór ta szóstka co jest tutaj w korpusie i druga szóstka jest tutaj w tej tulei mają się ze sobą pokrywać, czyli jak włożycie coś bez tłoka oczywiście, bo tłok teraz zawadza jak włożycie jakiegoś pręta to powinien tak przejść ten pręt przez te dwie dziurki szóstkę oczywiście, a tu jest tak zrobione że szparka jest tak powiedzmy na grubości dwóch paznokci na grubość dwóch paznokci, czyli sobie pomyślcie tak jakoś, powiedzmy, 2 mm. Nie wiem, kto tak zrobił, czy znaczy wiem kto, ale no nie będę tu jakoś robił antyreklamy na YouTube. Dobra, bez zbędnego gadania, ja się biorę za rozbieranie tego rozdzielacza do szczętnie. trzeba wszystko wymontować, bo tu prawdopodobnie nie tylko to jest źle. Nie będę tego nagrywał, ponieważ mamy jeszcze jeden rozdzielacz do 35, który też podlega regeneracji. Także tam nagramy osobny, osobny film na spokojnie o rozdzielaczu. Powiedzmy, zrobimy sobie time lapse z rozbierania, i potem powoli będziemy składali wszystko, będę nagrywał. A ten, co tu na szybko teraz zrobię, bo nie mam zbyt dużo czasu, żeby nagrywać. Właściciel za niedługo potrzebuje podnośnik, także trzeba to w końcu robić i oddawać. No dobra, to bierzemy się dalej za robotę. Śrubki tu mam wszystkie poluzowane, bo też tak by były dobite, całe zjechane łebki, bo to na płaski śrubokręt. O, zaraz wam pokażę zresztą taki wielki śrubokręt i wyskakiwał bo już są roz, tak rozbite śruby było kilka razy widocznie rozkręcane przez nich no rozwalili śrubę, a ich nie wymienili mam tu jakieś pięć imbusów to wkręcę dobra w każdym razie biorę się za robotę dobra rozdzielacz jest gotowy jak widzicie bierzemy się za składanie powoli tego wszystkiego w pierwszej kolejności co będziemy robili muszę sobie teraz te tulejki mosiężne Następnie oringi i na końcu tulejki stalowe obu stron. osadzić sobie to wszystko ładnie na kleju. Zaraz wam pokażę na jakim. Mamy tulejeczki zostały ładnie odtłuszczone. Także bierze się nacieram ich klejem i montujemy. O, zobaczcie, są tulejki tu ładnie. A, i zamontowałem teraz tego czopa tutaj. To nie nagrywałem, bo to co tu nagrywać. Zaraz pokażę jeszcze z drugiej strony. I co zrobiłem? Zakręciłem tu korek na nowej podkładce miedzianej. Ty No. No, w każdym razie jest. A tu jeszcze, tutaj jak widzicie, jest to zabezpieczone ten bolec tam. stworzeń. o. On tu jest, tu jest taka blaszka, śruba z podkładką i tyle musi być. Jest tulejka stalowa, o ring i tulejka mosiężna. No i to samo z drugiej stalówka. O ring mosiężna nie wiem czy pokazywałem tu, że znowy wał podnośnika skropolowski biera się teraz za montaż tych dwóch przelotek, które wchodzą w pokrywę one tu idą w środku są już śruby zamontowane, znaczy zamontowane, no włożone po prostu są do środka oczywiście tutaj o-ring, o-ring no i tu na śrubie podkładka, podkładka, o-ring, o-ring pod spodem, żeby to wszystko było ładnie szczelne no dobra, zobaczcie, mamy rozdzielacz przygotowany do montażu No, ale jest tak naprawdę po regeneracji, no Tak jak tam pokazywałem, że robię Zaraz Wam tu muszę jakieś zdjęcie jeszcze wstawić, jak coś mam w galerii zrobione Jest tu wszystko ładnie zrobione, wymienione, jest ten tłoczek Plus ta tuleja w środku do niego Wszystkie oczywiście oringi, cały komplet, tu ładnie dźwigienka chodzi Wszystko jest gotowe do montażu Zawór wyregulowany no dobra, panowie i panie, zobaczcie rozdzielacz już na swoim miejscu. Zapomniałem wam teraz jeszcze od góry nagrać. Jak tam przymocowałem, już wszystko do rozdzielacza, bo już przekręciłem. Teraz podnosić z powrotem do góry nogami I od razu ta już założona jest, że pójdzie nam się nie męczyć z zakładaniem tam przy rozdzielaczu. No i dobrze, ładnie nam to wszystko idzie. Tutaj już z tyłu zasycha sobie klej na tulejkach. Znaczy zasycha, no powoli schnie po prostu. Także tutaj będę teraz pilnował, żeby była taka w miarę dobra temperatura, tu w tym pomieszczeniu, żeby tak noc to ładnie sobie wyschło. No dobra, przemyślę teraz, co teraz będziemy montowali. I bierę się za to szybko idzie, jak zobaczycie. Jak możecie zaobserwować po prostu, yy, cały mechanizm tutaj dźwigienek, no nie cały, ale większość jest zamontowana. Tu cały ten yy, sterowanie rozdzielaczem, tak naprawdę, brakuje tylko tej dźwigni tej co tu nachodzi do góry idzie, tu sprężyna. To co się styka z tym od mostu. Tu wszystko pomontować, założę tutaj do cylindra sworznia No i te dźwigni co idzie na główną, na główną dźwignię, ale to dopiero jak zasnie klej, żeby tam nic nie naruszyć. A no i zobaczcie tu, tu już korpus dźwigienek tak samo zamontowany. Także zaraz ja to przekręcę do góry nogami i montujemy powoli dźwigienki. Zobaczę tylko, czy tu wszystkie seleczki są posakładane tego typu. Żeby mieć wszystko pewne. Udało mi się przeprowadzić tutaj już tą rurkę. Oczywiście ta guma jest nowa założona. To jest od 30 tak naprawdę, tylko ona musi zostać tu przecięta tak w jednym miejscu, żeby ją przełożyć przez rurkę. Bo to jest tak naprawdę to samo, tylko tu oryginalnie była przecięta, żebyście sobie nie myśleli, że ja nie było prościej założyć. A co ta rurka oznacza? Że zaraz zakładamy Tom i montujemy sobie filtr, który tutaj już czeka. Czekajcie, bo to pokrętło to wygląda grączka. No dobra, jest gotowe, możemy montować. Coś się stało niestety z filmem mi się nie nagrało ani dźwięga, ani obraz. W każdym bądź razie skończyłem tutaj z tym filtrem. No i niestety degryłem to już na końcu, ale zamontowany jest tu cylinder. Popychacz razem z dźwignią popychacza. Tu wszystko ładnie połączone, doszczelnione. Jest złożone i przygotowane. Teraz zamiast tutaj wszystko ładnie. Nagram, jak to jest poskładane i zbudowane. Zaczynając od tyłu, mamy na tym wałku tutaj nowy o-ring oczywiście, potem główny wał jest nowy, załątowany. Są tulejki, zostały oryginalne, jedne i drugie tak naprawdę, nowe o-ringi, oczywiście lewy, prawy. Dalej, tu zostało wszystko tak jak było, tłoczysko, popychać. tu jest oczywiście nowa zawleczka, podkładka, no ale to wiadomo. Standardzik. Teraz tak w środku cylindra, w tłoku są nowe pierścienie, wszystkie trzy, dwa gumowe, jeden stalowy, wszystko jest znówka. Dodatkowo mocowanie cylindra, te cztery o-ringi są wymienione. Tak samo są śruby wymienione. I tutaj na tej, o tutaj zabezpieczenie też jest nowa śruba dana. Idąc dalej. Oczywiście korpus został wymyty. Tutaj pod zaworem bezpieczeństwa jest podłożona nowa podkładka miedziana. Tu nowa podkładka, pod spodem też nowa podkładka. Tu też, pod spodem też. Rozdzielacz został rozebrany. Została zmieniona w nim sekcja plus wszystkie uszczelniacze, o ringi i tak dalej, i tak dalej. Zostało skręcone na nowych śrubkach, bo tamte były już przeciągnięte znaczy nie przeciągnięte, tylko miały łebki rozwalone. Pompa została stara, zostały tylko tu o ringi zmienione. I wszystkie cztery śruby bo były kiepskie gwinty. O ogólnie wszędzie są nowe śruby. Rozdzielacz został umocowany na śrubkach. Tu zostały tylko oryginalne śruby, bo są takie nietypowe. I tak samo tutaj zostały oryginalne. Tu są dwa nowe oringi zamontowane. Tak samo pod rozdzielaczem na obu kroścach, obu przelotkach i na obu śrubach są nowe oringi. Tutaj są nowe śruby. Ta tuleja nośna została wyczyszczona. I jeszcze tutaj wrócimy nowe podkładki, które zostały przeze mnie dorobione. Takie dystansówki z obu stron. Idziemy dalej. O! Filtr został oczywiście w środku rozkręcony do części pierwszej. Wszystko dokładnie zostało wyczyszczone, wymyte. Teraz chodzi o tak duży o ring. Pod spodem drugi nowy o ring, pod korkiem nowy o ring. Na szklance nowy o ring. Tu na korku, oczywiście, nowa podkładka miedziana. Ja jeszcze z tej perspektywy tutaj pokażę. bo Tutaj, jak mówiłem, nowa śrupeczka. Tu nowe śrubki. No i teraz perełka na torcie. I przepraszam. Dźwignia jedna nowa. Ta jeszcze troszeczkę ciężko chodzi. To się musi wszystko dotrzeć. No i ta najważniejsza: podnoszenie, opuszczanie. Sprężynka nowa. Pod spodem tu do drugiej dźwigni też sprężynka nowa. I tutaj też jest nowa. Tabliczki zostały wymalowane. Ta została rozkręcona, bo ona się składa tu z dwóch części. Już łączenie. Tymi dwoma śrubkami rozkręcacie. Tam zostało też ładnie wyczyszczone, wymalowane, żeby nie rdzywiało, tam był taki syf. Tak jak mówiłem śruby nowe, tu przewody zostały stare, bo jeszcze nie są takie złe, to zostało podmalowane chociaż podkładem, żeby nie rdzywiało. Yy, tu jest śruby z oryginalne, tak jak mówiłem do rozdzielacza pod spodem są nowe podkładki, nowe oringi. Te korki są też oryginalne, Przerodki tak naprawdę, i pod spodem też nowe oringi. <laughs> Teraz tak wszędzie są nowe podkładki. Potem są te kroćce, co widzicie też. Oczywiście na nich są nowe oringi i też nowe podkładki pod spodem. zostało uszczelnione na masie uszczelniającej Dirko, żeby to było ładnie szczelne. I w sumie to chyba tyle. Także co? Może jeszcze go przekręcę z powrotem, bo mam to wszystko tam ładnie nagram z flashem na kameryce. W każdym razie, no to dobra. Przekręcę i pokażę. Tak jak mówiłem, tak robię. Sobie możecie tu ładnie wszystko zobaczyć. Ewentualnie do jakiegoś tam składania, żeby wiedzieć co i jak. No i tyle. Także, jak widzicie, no, naprawa, myślę, że się powiodła. Niestety, zepsuł mi się kompresor pneumatyczny. Spróbuję pożyczyć kompresor od kogoś i tędy wtłoczymy sobie powietrze. Wtłoczymy 8 barów, zobaczymy, czy to będzie ładnie chodziło. Teoretycznie jedyne, czego się obawiam, to rozdzielacza, bo niestety nie da się do niego dostać wszystkich części już teraz, no i no co zrobić. No. Nie da się, to się nie da. Zobaczymy, jak to będzie chodziło. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Także myślę, że odcinek Wam się spodobał, niestety, ale to już koniec tego odcinka. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Pozdrawiam!